Darek, jadę w końcu na wakacje. Wypocznę, będzie cisza, spokój. Jadę prosto nad polskie morze. Tam poczytam książkę, posiedzę sobie na leżaczku, ale będzie dobrze. Nie chce mi się! Do przyczepy idzie! Nie idę! Do przyczepy! Nie! 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 Idziemy. Nie! Czytałem o takich gofrach. Oglądałem je w internecie, takie z bitą śmietaną i tymi czerwonymi truskaweczkami. I zjem nic, nie będę dbał o formę, w ogóle brzuch może mi rosnąć, ale cię dobry czas, oj. Dzięki, tak, a jeszcze złotówka dla ciebie. I te truskawki. No panie, patrz pan. Znalazłem takie miejsce na plaży, w którym mogę się sam rozłożyć na ręczniczku. W końcu opalę tą białą skórę, zacznę podobać się dziewczynom, nie będzie żadnych parawanów. Słuchaj synek, tu mamy placyk, tutaj, tu się, ten się, tu, o. Panowie, panowie tutaj, panowie, co to ma być? Co tu się ma? Panie! Co się dzieje, stary? A wiesz, te wakacje nad morzem, to pani. To weź, stary, dawaj na obozy do jastarni, do tego. Żubra, bubra, do borsuka, o, do borsuka, tam dopiero się dzieje. No dobra, no to dawajcie, chodźcie. No to idziemy. Oczekiwania versus rzeczywistość, to nie musi być prawda. Możecie fajnie spędzić wakacje u tego, no żubra, bubra, a borsuka na obozach w jastarni. Także nie zastanawiajcie się, przyjeżdżajcie. Opis tutaj poniżej. Każdy odcinek Borsuk Vloga jest trochę inny. W tym pokażę wam swoje miejsce pracy z powietrza. Patrzcie. Dobra, dzisiaj chcę pokazać wam część swojego życia. To tutaj będziemy właśnie prowadzić obozy i też tutaj będę pracował. Tutaj też będą się odbywały największe imprezy. Zobaczcie, jak ładnie to wygląda. Za mną widzicie biuro zapisów Borsuk Campów, na których oczywiście nie może was zabraknąć i to tam będę czekał na wasze zgłoszenia. Prosto nad wodą, gdzie odbywają się zajęcia, ale muszę was zabrać też w jedno najfajniejsze miejsce. To właśnie stąd będę oglądał, jak robicie postępy na kajcie. Proszę bardzo. O, tak wygląda biuro Borsuk Campów. A tutaj macie miejsce, w którym odbywają się ogniska wieczorne. Nadajemy prosto z jedynej sztucznej fali zadaszonej w Polsce. W godzinkę sami będziecie już po niej surfować. Będą też supy, czyli stand-up paddleboard. Mamy największe deski do wiosłowania. Stoicie na takiej desce w 10 osób,
płyniecie i ścigacie się. Mamy 3 deski, więc to będzie aż 30 osób, które mogą z sobą rywalizować. I ja też będę na jednej desce w drużynie, która oczywiście wygra. Ale Borsuk Campy to nie tylko obozy dla dzieci, to również obozy dla dorosłych, bo być może chcielibyście spróbować kitesurfingu albo windsurfingu, chcielibyście fajnie spędzić czas nad morzem, więc właśnie dla was też przygotowałem taką wersję. Wielu z was pewnie zadaje sobie pytanie, czy ten kitesurfing jest dla mnie i czy nie zrobi mi krzywdy. Nie, kitesurfing nie zrobi wam krzywdy, wystarczy, że ważycie 35 kg i wszyscy możecie spróbować. To jest bardzo, bardzo łatwy sport. Oczywiście na moich obozach nie tylko ja będę uczył was salt, ale również MJ Cutsense, czyli mój operator. Napiszcie w komentarzu, czy uważacie, że powinienem go zwolnić, czy dać mu podwyżkę. Teraz macie na to czas. Zrobił, bo nie patrzyłem. A o co chodzi z tą jastarnią? To właśnie tutaj mieszkam przez 3 miesiące w sezonie. Mam domek, który udało mi się kupić, także będziemy sąsiadami. A teraz tak, subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie, a ja zapraszam was do kolejnego Borsuk Vloga już za tydzień. Cześć!